Boże Narodzenie już za nami, czas więc koniecznie pomyśleć o ważnym, wielkim wydarzeniu, czyli o powitaniu Nowego Roku. Wiem, że wiele pań lubi kolor czarny. Prawda jest taka, że jak idziemy na bal, imprezę czy też spotkanie, większość pań ubranych jest na czarno. Bo czarny jest klasycznym kolorem i bezpiecznym. Tak. Więc może zaczniemy od czarnych propozycji. Dobrze, czy od długich sukien? No właśnie, mi się Sylwester kojarzy z długimi, pięknymi kreacjami. Więc może od długich. Dobra. Tu jest jedna z nich. Zdejmę torebkę. Cała czarna, ale piękna, długa. Właściwie taki klasyczny krój. No, mały elemencik taki na dodatku, ale myślę, że tutaj ważne są dodatki. Tak, zgadzam się z Tobą. Fajnie jest dodać właśnie trochę złota, trochę srebra. Jedno albo drugie. Jeżeli mamy tutaj już coś przy szyi, to akurat jest taki ala szal, czy też powinnyśmy coś jeszcze dodawać? Raczej nie. Raczej kolczyki? Kolczyki mogą być, ale delikatne, wiesz, żeby one nie były wiszące długie. I na przykład bransoletkę można i wtedy właśnie może torebkę. Pewnie. Myślę, że wtedy ciekawie wygląda. No dobrze, kolejna długa, czarna, też bardzo elegancka, ale zupełnie inny krój. Tutaj pani, która ma ładny dekolt, może opiekuje się. Może sobie pozwolić, tak. Czy ona ma rozporek, myślisz? No, sprawdźmy. Nie, ale zobacz, ona jest tak uszyta, że swobodnie można z niej tańczyć, więc to super, jest też fantastyczne, fajnie. Bo kiedyś były szyte sukienki długie tak, że właściwie poruszałyśmy się jak zablokowane mumie, takie manekiny. Dziś jest to zupełnie inne krawiectwo i też myślę o tym, że ma być to użyteczne. Wiesz, coś fajnego jest w tej sukience? Tutaj zobacz, te marszczenia. Tak, mało która pani ma płaściutki, idealny brzuch, może te młodziutkie, natomiast no potem no niestety troszkę zawsze tutaj trzeba ukryć. Czy ja bardziej pomyślałam, wiesz, o kolacji i tak dalej, więc... No tak czy inaczej trzeba coś tam ukryć. No tu jeszcze mam jedną taką z prześwitami, bo oczywiście to już kolejny chyba sezon, że właśnie lubimy, jak coś tam prześwituje kawałek. Mi się wydaje, że Sylwester rządzi się swoimi prawami, tak? I to, co na przykład nie jest na co dzień modne, typu właśnie takie błyskotki, to na Sylwestra możemy sobie pozwolić na różne rzeczy. Tak, bo tutaj nie dość, że materiał jest prześwitujący, to jeszcze lekko mieniący. Piękne jest, super, fajne. Modne są też w tym roku kombinezony, więc zobacz, jaki to jest. Ten jest klasyczny czarny, to dziewczyny mają świetną figurę. Wiesz, fajnie podkreślą talię, długie nogi. Fajne szpilki. Fajne. Koniecznie wtedy muszą być piękne szpilki, wysokie tak, szpilki. Oczywiście. Które jeszcze bardziej wydłużą. Piękne. Ale tu jest, słuchaj, krótki kombinezon. I to jest rad. To jest tył z pięknymi plecami. Właśnie to jest jeszcze ciekawy dodatek. I wszędzie cekiny. Taki koszulowy. Ale właśnie jest to kombinezon. Co dziewczyny, myślę, które mają długie nogi. Okazję. Myślę, że chyba bardziej do domu, ale może z takimi stańcami. Czyli nie to, że siedzimy przy stole i tylko rozmawiamy, tylko tam już potańcujemy, bo dziewczyna zaprezentuje swoją piękną, długą nogę tak, w tańcu, też na pięknych, długich, wysokich szpilkach. Poza tym wiesz, tam gdzie się siedzi, to tak ładnie, tak nie musi kobieta się umieć. Miejmy nadzieję, że nie będziecie siedzieć w Sylwestra, tylko tańcować. Bo na tym polega to wszystko. No i co, mała czarna? Klasyk tak. Odwieczny, ale tu mamy co? W wersji skórzanej. Wersji skórzanej. Jest to sukienka, która potem może być wielokrotnie wykorzystana we wszystkich okazji. W takim przypadku wydaje mi się, że no, to już dodatki są podstawą. Tak. Bez tego no, to no, jest za poważnie, jest za smutno. Zgadzam się. Pomimo tych zamków to tak naprawdę nic poza tym nie wyróżnia jej w jakiś sposób. Nie jest to glamour, czyli nie jest no, sylwestrowa, nie jest to karnawałowa. Natomiast jest pięknie uszyta o kształt. Bardzo ładny. Jest bardzo ładny. Mamy jeszcze kilka sukienek do zaprezentowania. Ta jest świetna, jeżeli chodzi o górę. Tak. Taką piękną ma falbanę. No, z jednej strony właśnie ma taki rękaw, tak? A z drugiej strony jest bezrękawa. Tak, czyli taka asymetryczna. Bardzo fajna. Ale to nawet zobacz, właśnie jak wtedy, kiedy mniej tańczymy, bo są panie, które nie przepadają za tańcowaniem, albo nie mogą tańczyć z różnych powodów, to właśnie tutaj cała góra robi strój. Tak, i sobie pani siedzi i ładnie tutaj prezentuje się. Co sądzisz o tej sukience? No w tej jestem zakochana, powiem szczerze. Myślę, że będzie twoja na sukience. Tak, będzie moja. Jest cudowna, jak ktoś ma figurę, w której może się pokazać, jeżeli chodzi o boczki, no to jak najbardziej. To mi się też bardzo podoba, to jest takie słodkie, takie cute. To jest, pamiętasz, kiedyś rozmawiałyśmy o właśnie o bieliźnie, która prześwituje spod koszuli gdzieś tam i właśnie to w jakiś tak sposób nawiązuje do tego, mi się wydaje. Dokładnie. Także bardzo ciekawy krój. Tu jest też fajny krój. Nie wiem, czy widziałaś tą sukienkę wcześniej. Zobacz. Jest zupełnie inna. Wiesz, co to daje? To tak naprawdę daje, jak kobieta idzie, to ona jest taka od wiatru, taka jest, wiesz, przewiewna, taka, że
opływowa. Taka peleryna wydana. Fajne, fajne, naprawdę oryginalne. Myślę, że jak pani założy taką kreację, mimo że jest czarna, to będzie na pewno zapamiętana. Na pewno na kobiecie inaczej wygląda niż też na wieszaku. Teraz pokażesz. To jest klasyczna bandażowa sukienka. Mała, czarna, obcisła. No i moje kochane frędzle, czyli no... Widać potencjał po tobie zawsze. Charakterystyczny, tak. Zobacz, jeszcze tu mamy całą w koronkach. No koronki od paru sezonów już królują. Wielu projektantów absolutnie nie zamierza odstawić tego materiału do szafy. Mm-hmm. Więc Sylwester myślę, że fantastyczna okazja, żeby w takiej kreacji się zaprezentować. Widziałaś jej tył? Właśnie tył ma świetny. Tu. Tak kiedyś mówiłyśmy, że często kreacja, całość sukienki robi właśnie tył, mm-hmm. plecy. To jest jedna z nich. Mm-hmm. Tu jeszcze zobacz. Mamy taką sukienkę. Ale mi się podoba, bo ma zobacz, no, zupełnie inny materiał. Mhm. Taki... Ale właśnie zobacz, to jest też siatkowy, tył, co chciałam powiedzieć. Bardzo... I jest, nie jest takim eleganckim materiałem, a jednak całość, cały krój, tak, to wszystko no, tworzy właśnie coś takiego fajnego. Ciekawego. Mhm. Pamiętajmy no, o tym właśnie, że imprezy są różne i dlatego też no, musimy pokazać takie kreacje, które są bardzo glamour, takie błyszczące, efektowne, ale też takie skromniejsze, które potem wykorzystamy też na wiele spotkań towarzyskich. No to jest moja ulubienica z kolei. Kolejna futerko. Już. Tak, kolejna. Musisz się zdecydować. Ja zawsze mam trudny wybór. Fajnie tutaj prezentuję ciało, ładnie opina to ciało delikatnie, nie na siłę, tylko właśnie delikatnie, bo to jest taki materiał bardzo elastyczny. Tak. I co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy kolejne błyskotki. No to jest taki materiał też, który projektanci pokazywali na wielu pokazach. Ja nie jestem szczerze mówiąc fanką tego typu materiału, ale wiem, że wiele pani uwielbia. Fajny materiał. Wiesz, ty nie jesteś fanką, bo ty lubisz frędzle, skóry i tak dalej, tak? Więc tak. Może dlatego. Ćwieki. Ale to jest bardzo młodzieżowa sukienka. Dla właśnie na jakąś taką imprezę, może klubową. Niekoniecznie domówkę, ale bardziej klubową. I nie trzeba się martwić o dodatki. Mhm. I tu mamy jeszcze drugi przykład takiej podobnej sukienki. Mhm. Też jest, też ma błysk, też jest srebro. Zauważyłeś, że większość taki teraz jest właśnie... Taki w ogóle materiał, zobacz, jak kojarzy mi się z... jadełka. Tak, taka jadełka. No, to chyba nasza faworytka 2016, proszę. I teraz uwaga. Trt, trt, trt. Jeżeli chcecie, to możecie napisać swoje imię. Jakieś serduszko. Albo serduszko. Dobra, to dołu. To kocham, to podszkolić się. Ja ci tu zrobię serduszko, zobacz. No nie tak łatwo, ale to trzeba poćwiczyć. No w każdym razie fajna kreacja, bo ona też pracuje i możecie sobie bardzo ją przerobić jeszcze nawet na jednym spotkaniu. Fajna, naprawdę fajna, zobacz też na krój. Mhm. Kilka ramionczek. Mhm. Przezroczystości. Super. Taka siatka. I zobacz, jest inna niż czarna. Nie no, zupełnie. Słuchaj, no to jest kreacja, która będzie, myślę, że wiele lat wspominana. Wszystkie zdjęcia są tej kreacji. Ale powiem ci tak, że to jest kreacja, która no nie założysz jej, tak jak mówiłyśmy wcześniej o tej czarnej, tak skórzanej. Że nie powtórzysz. Nie powtórzysz. Znaczy powtórzysz, ale wiesz, ale za jakiś czas. Można odsprzedać. Ty jesteś mistrzem po sprzedawaniu, to co ty się tu martwisz? Takie rzeczy się nie sprzedaje, Patrycja. Jak panie sprzedają suknię ślubną, to i taką sprzedadzą. A suknię ślubna to wiesz. No ja tą też lubię, no bo tu są frędzle, takie lata 20. Mhm. Ciekawa, zobacz, Jezu, ile tu pracy było włożone w to. Prawie ręczna robota. Znaczy prawie, no, właściwie no, ręczna robota. Bardzo wow. Fajne. Tu wow. Mamy też podobną. No świecimy, po prostu świecimy, ma być glamour. Mhm. Dla pań, które nie przepadają za sukienkami, oczywiście może być taka krótka wersja, czyli bluzka ze spódnicą, czy też ze spodniami. I też jest świecąco, też jest glamour. Mhm. Zobacz, na przykład można też użyć futerka, żeby przykryć ramiona. To tak naprawdę mamy bardzo odsłonięte plecy, czy na przykład na tą bluzkę, czy na sukienkę. Mhm. Może zobaczymy. To już w ogóle takie wow się robi. Tak. Pięknie. No, to jest bardzo klubowa impreza, moim zdaniem.
Myślę, że bardzo fajnie, ciekawie i też można wyjść się przewietrzyć w takim pięknym futerku. Na sali też będziemy pięknie wyglądały. Kolejny zestaw propozycji spódnicy. Mm-hmm. Tutaj zobacz, jest fajnie skompletowane. Potem zwykła bluzka, tak, czarna. Zwykła czarna, nie potrzeba nic więcej. I tu mamy właśnie już cekiny wszędzie fajnie, więc... Cekiny tu nawiązują do tych cekin. A fajny w ogóle krój spódnicy, co zauważyłaś? Mhm. No jest taka tutaj opinająca i trochę... Tak, i potem bliźniejsza taka falbana na dole. Ale jak mówimy o kształcie spódnicy, to zobacz na tą. Ta to jest w ogóle czat. Właśnie taka mocno zebrana tutaj, a tu prościutka. Tu będzie chyba tutaj właśnie w talii. Tak. Ona jest, no i później do takich szpilek dziewczyn, takie osy. Świetna, no krój rewelacyjny. No wiesz, trochę inny krój niż na przykład ja mam dzisiaj. Ale twoja to jest typowo balowa, no słuchaj, no ta może nie jest balowa, ta jest bardziej właśnie na skromniejszą imprezę, ale twoja, no to szał ciało, no kochana. No ja się stwierdziłam, że mogę sobie na taką pozwolić. Jak królewna księżniczka, no balowa, po trochę prostu balowa. Trochę mi się kojarzyła z Carrie Bradshaw, Sex and the City. Pięknie, wow. No dobrze, więc spódnica, do tego na przykład gorset. No, albo taka zwykła bluzka, a fajne tu są cekiny. Też. Też pracują, zobacz. Też pracują. Wiesz, co jeszcze chciałam ci powiedzieć? O garniturze. Jeżeli już zostajemy przy dwuczęściowych przy elementach, tak, to przecież można wykorzystać garnitur. Ty jesteś fanką garniturów. Lubię, tak, lubię. I fajny, ten jest trochę inny, bo jest właśnie błyszczący, satynowy tak naprawdę, więc on jest taki bardziej elegancki. Także typowo wieczorowy. Typowo wieczorowy. Myślę, że to jest fajna propozycja. Wróćmy, Olga, do sukienek. Piękna koronka. Kojarzy mi się z koronką Dolce & Gabbana. Mi też się skojarzyła. Ale zobacz, tutaj jest też świetny krój tej sukienki z tyłu. Czyli znowu kreacja. Tak. Głównie z tyłu pięknie się prezentuje. Kokarda. Niesamowite, duża, piękna kokarda. Tutaj odkrywa ładnie plecy i jest też efektowna. Ale wracając do tej koronki, przepiękny kolor w ogóle ma i połączony jeszcze właśnie z kolorem naszyjnika. Znaczy, umiejętność połączenia takiego koloru, bardzo charakterystycznego i znalezienie takiej biżuterii, która idealnie pasuje, na rację. Ale nic więcej nie dodawałabym w takim kolorze. Bardziej dodatki, na przykład buty czarne. Czarne, torebka czarna, buty czarne. Bo już to wystarczy. No, tak. Wystarczająco efektownie. No i kolor, który ja uważam, że jest najpiękniejszym kolorem dla kobiety. Czerwony. Tak, czerwień. To taka troszkę zgaszona czerwień, ale bardzo wyjściowa kreacja, ponieważ z odkrytą całą górą. Tu specjalnie nakryłam, dlatego że nie każda pani chce odkrywać ramiona. Są panie, które się krępują prezentować całą górę, więc mogą sobie taką narzutkę. Albo też może być po prostu chłodniej, tak? I też może sobie... Wiesz, no siedząc przy stole możemy się tutaj okryć szalem, czy też taką narzutką, a idąc tańczyć, jak najbardziej już ładnie możemy zaprezentować. Kolor czerwony ładnie się komponuje ze złotem. No i z czernią, wiadomo, tak? Tak, żeby zrobić to klasycznie. Dobrze, to jeszcze powiedz nam, jak pani jest ubrana na czarno, bo wróćmy do tego czarnego, bo i tak 90% pani będzie ubrana na czarno. Jakie rajstopy, jakie pończochy, jakiego koloru? Moim zdaniem nie nosimy rajstop przedcielistych, nie powinniśmy, więc wtedy goła stopa, a jeżeli nosimy czarne, to wtedy maksymalnie 20 den, maksymalnie. Wtedy noga wygląda smukle i ładnie. W takim razie, no czas nam się pożegnać już z Państwem. Mam nadzieję, że wszystkie panie będą miały cudownego Sylwestra, piękną, fajną zabawę, będą wyglądały glamour. Jak księżniczka. I mam nadzieję, że będzie dla Państwa to cudowny, nowy, piękny rok. Tego Wam życzymy. Wszystkiego najlepszego.